Bardzo trudno o uczciwe przekazy w bardzo wielu mediach, bo przykro to powiedzieć, ale jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie czy polsko-izraelskie, to duża część mediów, tych największych, prawicowych, w jakiejś mierze do jednej bramki grała z Gazetą Wyborczą. Retoryka w tych sprawach akurat była bardzo podobna. Trzeba było na pewne sprawy machnąć ręką, pewne sprawy pomijać, pewne sprawy koloryzować. To się zaczęło ostatnio zmieniać. Chyba nawet ci, którzy dotąd byli ukrytymi, albo może nawet prawie jawnymi filosemitami, widzą, że ta polityka się wyczerpała. Że polityka pozycji klęczącej w tych relacjach nie zdała egzaminu. Mówi się bardzo dużo o przyjaźni. Te relacje nie wyglądają na relacje przyjacielskie, raczej na relacje namiestnikowskie. Proszę Państwa, my w tych programach przy udziale bardzo ciekawych gości będziemy się starali Państwu pokazywać tą zakrywaną prawdę, która jest Państwa własnością. Począwszy od 25 marca, bo tego właśnie dnia spotkamy się tutaj z doktorem Kurek, raz w miesiącu będziemy Państwu przybliżać to, co jest zakryte. Oczywiście nie będziemy rozmawiać tylko o tego typu sprawach, nie tylko o relacjach polsko-żydowskich, polsko-izraelskich. Będziemy rozmawiać także o wszystkim, co jest ważne, co się dzieje w danym momencie, co umyka uwagi opinii publicznej, bo często jest przykrywane. Choćby takie wydarzenie, o którym chciałem Państwu przeczytać, bo to Marcin Rola padł ofiarą, być może nie wszyscy to zauważyli. Marcin wysłał mi SMS-a. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że został skazany na kilka dni temu na 3 miesiące w zawieszeniu. Na 3 miesiące więzienia w zawieszeniu. 30 godzin prac społecznych, 10 tysięcy wpłaty na PCK, 500 zł dla, w cudzysłowie, pokrzywdzonej. To czytam z Marcina SMS-a. Za co? Za co? Tylko za to, że powiedział parę słów prawdy o feministkach. Tak? Powiedział parę słów prawdy o feministkach. Puenta tego jest taka. Nikogo personalnie nie zaatakowałem. Cóż, system się domyka i czas spacyfikować wszystkich niezależnych, prawych dziennikarzy. Tolerancja represywna. Proszę Państwa, to się dzieje na naszych oczach. W ciszy. W ten sposób, metodami, którymi się próbuje zniszczyć w Radiu 24, można zniszczyć absolutnie każdego. Można zniszczyć mnie, tak jak to robiono na wielu poziomach przez wiele lat, gdzieś w ciszy. Nazywam to cudem, że udało mi się z tego wyrwać, że mogę stać tu dzisiaj przed Państwem. Ale przecież nie jest powiedziane, że to dzieło zniszczenia nie zostanie dokończone. 3 miesiące więzienia w zawieszeniu za to, że Marcin powiedział parę słów w odniesieniu do feministek. I to się dzieje w całkowitej ciszy. To się dzieje podobno w państwie prawa. Rzeczy niebywałe. W ten sposób rzeczywiście można zamknąć usta każdemu. Bo za tym procesem karnym mogą pójść dalej roszczenia cywilne. I tak naprawdę można zniszczyć telewizję w Radiu 24, można zniszczyć Wojciecha Sumlińskiego, można zniszczyć Witolda Gadowskiego, można zniszczyć wszystkich. Proszę Państwa, jeżeli my nie będziemy przeciwko temu protestować, jeżeli nie będziemy bardzo głośno o tym mówić, to niebezpieczeństwo jest bardzo realne. To nie jest tak, że Państwo nic nie możecie. Ja staram się powtarzać we wszystkich miejscach, gdzie jestem zapraszany, że Państwo jesteście największą siłą w kraju. Opinia publiczna jest największą siłą w kraju. Być może jest to jedyna siła, z którą liczą się jeszcze wszyscy. Pokazuję poprzez przykład takiej autentycznej historii. Tak? To przecież autentyczna historia. Nie opowiadałbym o filmie fabularnym, gdyby nie był zekranizowany w oparciu o fakty. W filmie pod tytułem Podaj dalej, historii małego chłopaka, który próbuje pomóc uzależnionej od alkoholu matce, pyta nauczyciela, co może zrobić, mówi coś dobrego. Chcę zrobić dobry uczynek dla 3 obcych osób i te osoby prosi, aby zrobiły to samo. Trzeba mieć wiarę dziecka, żeby wystąpić z taką inicjatywą. Ja zrobię coś dobrego dla 3 obcych osób i poproszę, żeby one zrobiły też dla 3 obcych osób to samo. Taki łańcuszek dobrych rzeczy, a może Pan Bóg podziękuje i pomoże uzdrowić matkę. Trzeba mieć wiarę dziecka. Następna scena w tym filmie to scena z drugiego końca Stanów Zjednoczonych, gdzie reporter amerykańskiej telewizji dociera do więzienia i pyta recydywistę, bandytę,
dlaczego on, ryzykując życie, uratował innego człowieka. On mówi, bo dałem słowo, że zrobię coś dobrego. Nadarzyła się okazja, więc zrobiłem. Czemu miałem tego nie zrobić? Po prostu nadarzyła się okazja. Myśli, że jeśli ktoś jest bandytą, to nie ma honoru. Mam honor. Zrobiłem coś bezinteresownego, bo tak obiecałem. Ten reporter jedzie przez całe Stany Zjednoczone, na koniec dociera do tego chłopca. Okazuje się, że ten mały chłopak uruchomił ruch, w który zaangażowały się dziesiątki tysięcy ludzi. Autentyczna historia. Ten reporter nazwał ten ruch ruchem Podaj Dalej. Dziesiątki tysięcy ludzi uruchomił jeden mały chłopak, ktoś by powiedział, abstrakcyjnym pomysłem zrobienia bezinteresownie czegoś dobrego, licząc, że ci, którym wyrządził dobro, zrobią to samo z innymi. Kilkadziesiąt tysięcy osób się zaangażowało w ten właśnie ruch, w ruch Podaj Dalej. Ja wierzę w to głęboko, że jeżeli my nie będziemy spać, jeżeli każdy z nas będzie robił, a dzisiaj można zrobić naprawdę bardzo dużo, jest bardzo dużo narzędzi. Państwa obecność tutaj uważam, że jest czymś bardzo ważnym. To, że są z nami telewizje, niezależne telewizje, że to może iść gdzieś w eter, że państwo możecie także coś robić w internecie, możecie coś napisać, możecie wejść w polemikę z kłamcami, możecie porozmawiać z ludźmi, którzy śpią. Naprawdę jest dzisiaj bardzo wiele narzędzi. Możecie wspierać rozmaite osoby, nie wiem, Witka Gadowskiego, to, co robią Polacy, kiedy ma proces, bo mówi prawdę o mediach, niemieckich mediach w Polsce, że tam pojawia się bardzo dużo ludzi, że jest to wsparcie. To są te niby drobne działania, ale one, uwierzcie Państwo, one są bezcenne. Ja to mówię ze swojej perspektywy, z perspektywy człowieka, który bez takiego wsparcia z całą pewnością nie stałby tutaj, tylko być może byłby dogłębnie zniszczony. Nie miałbym szans. Bez pomocy, bez wsparcia wielu ludzi nie miałbym najmniejszych szans, żeby tutaj przed Państwem dzisiaj stać i próbować podejmować z Tomkiem, z Jackiem, z księdzem Małkowskim, z Ewą Kurek, kolejne ważne sprawy, które są przecież tak istotne, które będą wpływały nie na następną kadencję, ale na następne pokolenia, bo do tego zmierza sprawa relacji polsko-żydowskich. Jeżeli my w tej chwili nie staniemy w prawdzie, nie będziemy bronić się prawdą, to te kwestie mogą dotyczyć, mówię, nie następnej kadencji, tylko następnych pokoleń, bo do tego to niestety zmierza. Proszę Państwa, jako się rzekło, nie chciałbym, aby te nasze spotkania były spotkaniami, w których ja tylko mówię, w których mówi Tomasz, w których będzie mówił taki czy inny gość, Ewa Kurek 25 marca, czy inni, którzy tutaj będą się z Państwem spotykać. Wyobrażam sobie, że to kameralne grono musi być kameralne ze względu na szczupłość miejsca. Tak? To nie możemy tutaj spotykać się tak jak w kinie Wisła, gdzie było ponad 1000 osób. Ale może takie kameralne grono też ma wartość, tak? Może, na pewno ma wartość. Gdzie to nie jest tylko tak, że trudno dać głos 1000 osobom, ale 20 jak najbardziej. Są kamery, są z nami widzowie, którzy też zachęcam ich gorąco, by zadawali pytania na czacie, bo te pytania na koniec, kilka z nich przynajmniej, odczytamy i spróbujemy na nie odpowiedzieć. Więc też gorąco zachęcam do tego, aby widzowie, czytelnicy, którzy nas teraz oglądają w Realu24, w innych mediach, aby zaangażowali się w to nasze spotkanie, ponieśli dalej informacje o nim. Będziemy się spotykać, jak powiedziałem, co miesiąc, ale także, aby włączyli się czynnie poprzez pytania, abyśmy stworzyli pewnego rodzaju system, taką interakcję. My tutaj, ale też my z Państwem, z tymi, którzy są naszymi odbiorcami, nie będąc tutaj fizycznie. Jako się rzekło, pytania od widzów, od czytelników, będziemy na nie odpowiadać w dalszej części naszego spotkania. Natomiast ja bym w tej chwili chciał Państwa zachęcić, bo ja oczywiście mogę bardzo dużo powiedzieć, zrobić taki wstęp, jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie. Temat dzisiejszego spotkania, za co mamy lubić Żydów, tak? Taki, przewrotny bym powiedział, za co mamy lubić Żydów. Ktoś powie, że może nawet obrazoburczy, mnie się wydaje uczciwy. Jeżeli Państwo powiecie w duchu uczciwości, bo tak czujecie, nie lubię Niemców, wolno Wam nie lubić, zrobili nam bardzo dużo krzywdy, tak? 1000 lat historii pokazuje, że Niemcy jako Niemcy, rzeczywiście przysługiwali się, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, nam Polakom w dziejach historii setki razy, od najdawniejszych czasów. Ktoś może powiedzieć, nie wiem, nie lubię Rosjan, tak? Za Katyń, za wiele innych rzeczy.
Ktoś może gdzieś wyjechał w podróż, taką czy inną, i miał bardzo złe doświadczenia z przedstawicielami takiej czy innej nacji. Może powiedzieć, nie lubię Chilijczyków, Ekwadorczyków, ale dlaczego jest obawa, by uczciwie powiedzieć, nie lubię Żydów? Dlaczego? Skąd to się bierze? Ja uczciwie mówię, nie lubię Żydów. Nie lubię Żydów. Nie uważam, żeby to był antysemityzm. Uważam, że w duchu uczciwości i prawdy mogę powiedzieć. I mogę powiedzieć za co? Nie lubię Żydów za te kłamstwa. Za to, że nie urodziłem się żadnym antysemitą. Pamiętam, że jako mały chłopiec byłem poruszony, wzruszony historią Chaimka w książeczce dla dzieci pod tytułem Dzieci Warszawy, która była moją lekturą szkolną. Utożsamiałem się z Chaimkiem, szczerze mu współczułem. Zrobiłbym bardzo wiele, by ulżyć jego doli. Był moim małym bohaterem. Jak to się stało, że ja dzisiaj mówię, nie lubię Żydów? Dlaczego do tego doszło? Doszło do tego dlatego, że obserwując od wielu lat kłamstwa o naszych bohaterach, próby przywłaszczania naszych bohaterów, próby dezawuowania tych, których nie da się przywłaszczyć. To Państwo może pamiętacie artykuł Gazety Wyborczej, kiedy kapitan Raginis miał być pośmiertnie przez Lecha Kaczyńskiego awansowany do stopnia majora. Co zrobiła Gazeta Wyborcza? Jak przedstawiła kapitana Raginisa i porucznika Brykalskiego? O jednym napisano, że był tchórzem, a o drugim, że w ogóle nie istniał. Jakiś historyk w Gazecie Wyborczej. Później się z tego wycofano, bo to było ewidentne kłamstwo. Ale to się robi. Odbiera nam się bohaterów. Odbiera się bohaterstwo bohaterów. Próbuje się ich zawłaszczać. Pluje nam się w twarz. Kłamie się na nasz temat na tysiąc sposobów. Podłe, straszne manipulacje. Najpierw pan Netanjahu mówi pewne rzeczy, bardzo przykre o Polakach, a potem się z tego chyłkiem wycofuje, ale tak by się nie wycofać, bo mówi, przecież nikt, kto mówił o Polakach nazistach, o Polakach kolaborujących z nazistami, nigdy nie został skazany. Ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś został skazany o tym, kiedy mówi za to, że mówi, że Polacy kolaborowali jako naród z nazistami. Popatrzcie Państwo, jaka przewrotność. Najpierw odbiera się nam narzędzie, jaki skowyt był w całym Izraelu i w zasadzie w całym świecie, gdzie Żydzi mają wpływy. Jak potężny był skowyt, kiedy miała powstać ustawa IPN, która miała właśnie dać narzędzia do karania za takie kłamstwa. Zrobiono bardzo dużo, żeby ta ustawa została zniszczona. I tak się stało. I zadbały o to środowiska żydowskie. Czyli najpierw odebrano narzędzie, kiedy miało ono urosnąć w siłę, a następnie, kiedy tego narzędzia nie było, bo zostało pod wpływem nacisków Żydów zniszczone, mówię o tej nowej ustawie w Instytucie Pamięci Narodowej, to pan Netanjahu mówi, przecież nikt nie został skazany. A kto zadbał o to, by nie było możliwości skazywania? Mówiono wtedy, tej ustawy nie może być. Bo ona odbiera wolność. Odbiera wolność badań, odbiera wolność, wolność słowa i tym podobne brednie. Więc najpierw zadbano o to, aby narzędzia zmierzające ku prawdzie odebrać, a następnie powiedzieć, nikt nie został skazany. Popatrzcie Państwo na tą manipulację. Takich manipulacji mamy bardzo, bardzo dużo. Popatrzcie Państwo, co mówi pan minister Bennett, tak? Minister oświaty państwa Izrael. Popatrzcie na te wszystkie słowa, które w ostatnim czasie się pojawiły w tak gigantycznej skali. Przecież tego jest bardzo dużo. Pan Bennett mówi na przykład, bardzo dużo słów, ale na przykład takie, że Polacy, że wielu Polaków współpracowało z nazistami. Nie, on nie powiedział wielu Polaków. Polacy współpracowali z nazistami. Takie generalizowanie. Później jakieś tam sprostowywanie, że nie powiedziałem, że wszyscy Polacy, tylko bardzo wielu Polaków współpracowało z nazistami i ja się z tego nie wycofam, bo to są słowa prawdziwe, one służą prawdzie w historycznej i przyszłym pokoleniom. Przecież dokładnie te same słowa można powiedzieć w odniesieniu do Żydów. Wielu Żydów współpracowało z nazistami i to jest prawda. I te słowa trzeba powtarzać ku prawdzie historycznej i ku przyszłym pokoleniom. Przecież to jest prawda. Popatrzcie Państwo, jakie jest relatywizowanie tej historii. To wszystko się dzieje na naszych oczach.
Tylko, że jeżeli te wydarzenia, o których tutaj mówię, jedno obok drugiego, są kompletnie od siebie oderwane, to wtedy one gdzieś tam umykają. Za chwilę będzie jakaś inna sprawa, potem jeszcze inna. Nikt nigdy nie przeprosi za te kłamstwa. One gdzieś tam przeminą, aż do następnej fali i następnej. Tylko Państwo nie macie świadomości, być może nie macie świadomości, że te kłamstwa idą w świat. I to, że u nas gdzieś tam się jakiś głos protestu pojawi, a później jakieś bardzo ciche przeprosiny, no w zasadzie nie ma przeprosin, w zasadzie są to delikatne sprostowania, czy delikatne poprawianie tych słów. Albo w ogóle nie ma nic, albo są bardzo delikatne poprawiania. Że te słowa, które u nas padają, jak przy okazji tego nieszczęsnego szczytu, nieszczęsnego spotkania, komu to było potrzebne w ogóle, to spotkanie? Po co nam to było? Po co nam to było? To idzie bardzo szerokim echem w świat. I to są te kropeczki, o których ja mówię, o których mówi doktor Ewa Kurek, które gdzieś tam się łączą, te strumyki w szersze potoki, te potoki w rzeki. I jeżeli ta rzeka przekroczy ten punkt, cienki czerwony punkt, cienką czerwoną linię, o której mówiłem, wtedy rzeczywiście niebezpieczeństwo będzie gigantyczne dla nas, dla następnych pokoleń. Dla nas także, ale przede wszystkim dla następnych pokoleń. My będziemy próbowali na miarę swoich bardzo skromnych sił i możliwości, ale zrobimy co w naszej mocy, żeby spróbować zadać kłam tym właśnie słowom, takim kłamstwom, by pokazać, skąd się one wzięły, jaka jest ich geneza, kto za tym stoi, jakie są źródła tych kłamstw i dokąd one zmierzają. My sami bez Państwa pomocy tego nie zrobimy. Bo tak jak jest próba zniszczenia w tej chwili telewizji w Realu 24 czy Marcina Roli, tak bardzo łatwo można zniszczyć każdego. Bez wsparcia opinii publicznej takie prawdy bardzo trudno pokazywać. Bo to są prawdy z gatunku takich, o których się mówi, są prawdy zbyt prawdziwe, by o nich opowiadać. My próbujemy przełamać to tabu. Z Państwa pomocą wierzymy, że nam się uda. Proszę Państwa, jako się rzekło, nie chciałbym, aby to były tylko spotkania, w których mówię ja, mówią nasi goście. Zależałoby mi, aby także Państwo brali w nich udział. Wiem, pierwsze spotkanie tego typu, więc Państwo nie macie doświadczenia. Może przy 10, 20, jak już zobaczymy, jak to wygląda, to będzie łatwiej. Natomiast, no wiadomo, tak, jak coś się robi po raz pierwszy, to jest to zawsze trudne. Ja bym chciał bardzo gorąco zachęcić, abyście Państwo już od teraz, tak? Mam nadzieję, że będą spośród naszych gości tacy, którzy będą chcieli podzielić się jakąś refleksją o tym, co mówiłem, albo o innych kwestiach z tych, które przykuwają uwagę opinii publicznej, które są bardzo ważne dla nas wszystkich, a o których czasami tak trudno mówić, byście Państwo odważyli się i tutaj publicznie, abyśmy porozmawiali, żeby to nie były tylko wykłady, prelekcje, wystąpienia takich czy innych gości, którzy oczywiście będą mówić dużo i po to tutaj przyjadą. Natomiast no, liczymy bardzo na to, że Państwo się w to aktywnie włączycie. Więc nie wiem, czy wolelibyście Państwo zacząć od jakiegoś pytania, czy może ktoś chciałby pokusić się jakąś refleksję. To nie musi być refleksja zgodna z tym, co ja tu mówię. Może ktoś z Państwa się z tym nie zgadzać i też jesteśmy na to otwarci. Tak? To niekoniecznie musi być tak, że my tu wszyscy mamy we wszystkich sprawach, o których będziemy mówić, takie samo zdanie. Zdania odrębne też są mile widziane, tak? Dyskusja. Natomiast chodzi o to, by zachować pewne zasady kultury, tak? Pewne zasady wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za słowo. Tak? Więc bardzo bym gorąco prosił, aby osoby, które by chciały się wypowiedzieć, no, pamiętały właśnie o tych zasadach. Także pytanie, czy ktoś z naszych gości w tym naszym premierowym, proszę bardzo. Ja nie zauważyłem, kto był pierwszy, ale to bym bardzo prosił z mikrofonem. Dobrze? Bardzo proszę. Pytał się Pan o film, który ewentualnie zawierał informacje o tym, że Niemcy są. Wydaje mi się, że taki najbardziej, który mi zapadł, to była jedna z części kompanii Braci, w której była pokazana właśnie miasto, w którym mieszkali Niemcy, którzy mieszkali tuż obok obozu koncentracyjnego i udawali, że nic się tam nie dzieje. To było akurat takie coś, tam bardziej mi zapadło w pamięć pod kątem właśnie tego. Natomiast jeśli chodzi o
samych Żydów i o to, jak są, kim są, kim coraz częściej ich widzimy my na naszym filmie. Przypomina mi się film, który również jest już dosyć stary i również jest dostępny na YouTube. Deformation, czyli zniesławienie, który jest zrobiony przez Żyda, który jest, zrobił on go specjalnie sfinansowany przez Żydów samych, tylko że oni nie wiedzieli, że finansują film odwrotny niż im się zdaje. Dodatkowo, wiem, że Pan nie lubi Pana Zychowicza, natomiast jego dwie książki Żydzi zawierają właśnie dużo również informacji, które Pan również tutaj potwierdza. Po prostu bardzo dużo jest informacji na temat tego, jak Żydzi są przygotowywani przed przyjazdem do Polski, uczniowie. Jest bardzo dużo opowiedziane na temat tego, jak są w ogóle oprowadzane te wycieczki, co jest im mówione w trakcie tych wycieczek. Łącznie z tym, że w Polsce oni tutaj są zamykani w hotele, żeby im Polacy nie zrobili krzywdy. Natomiast do Niemiec jadą jako kolejny punkt programu, gdzie mogą sobie wyjść na dyskotekę, odpocząć, odstąpić od tego wszystkiego, co tutaj zobaczyli. Plus jeszcze jedna rzecz. Powiedziałem, że wspomniana książka, na którą Pan Kiej zapowiadał o Jedwabnym, to właśnie to, co Pan zaczął od tym prelekcji teraz. Pan Jacek Międlar w swojej książce pochwalił się, że posiada, zacytował parę sprawozdań z Jedwabnego, jak to Niemcy specjalnie robili zdjęcie tylko i wyłącznie grupą prowadzonym przez Polaków i skąd niektórych ludzi brali. Może warto również do Pana Mindlara się udać po dodatkowe informacje, żeby dostać od niego te zdania. Bardzo dziękuję przede wszystkim za to, że Pan zaczął, tak? I za te słowa. Tutaj odniosę się troszeczkę. Żadnego tropu nie poniechamy i każdy trop jest bardzo cenny. Także ten, o którym Pan mówi. Jeśli chodzi o Zychowicza, nie jest tak, że ja go nie lubię. Bardzo fajnym językiem pisze i to się fajnie czyta, ale mamy parę kwestii, w których się jakby nie zgadzamy. Tak? No, ja tutaj, mamy tutaj 500 metrów stąd, cmentarz powązkowski, gdzie spoczywają tysiące powstańców warszawskich. Ja, wiecie Państwo, wychowywałem się między ulicą Jasnodworską, która jest położona o 100 metrów stąd, a ulicą Stołeczną, teraz Popiełuszki. Więc można powiedzieć cały czas na Żoliborzu, zanim wyjechałem do Białej Podlaskiej. Mając po sąsiedzku cmentarz powązkowski, bywałem na tym cmentarzu chyba dziesiątki razy rocznie, bo bardzo lubiłem ten cmentarz. Kto zna, to wie, że to jest taki cmentarz-park. A zwłaszcza w okresie sierpnia, września, kiedy tutaj można spotykać tysiące powstańców warszawskich. Od małego się z tymi ludźmi spotykałem, rozmawiałem bohaterami, którzy mnie przekonywali, że 1 sierpnia nie było innej opcji, że trzeba było być w tej Warszawie, gdzie każde wyjście do sklepu było podróżą w nieznane, gdzie ktoś, kto wychodził z tramwaju, w tramwaju mógł być, trafić na Majdanek albo trafić do Święcimia, że pod 5 latach takiej katorgi nie było rodziny w Warszawie, która nie straciłaby jednego albo wielu bliskich i nie było takiej siły, która mogłaby tych młodych chłopców i dziewcząt powstrzymać od wybuchu. Groziły nieskoordynowane działania. Pamiętamy, to dużo argumentów. 100 tysięcy warszawiaków miało być miało się zgłosić do kopania umocnień. Kto się nie zgłosił, miał być zabity przez Niemców na miejscu. Sowieci byli po drugiej stronie Wisły. No było wiele, wiele argumentów przemawiających za tym, że powstanie musi wybuchnąć. Zychowicz jakby mocno polemizuje z tym, tak? No, nazywa to obłędem, twierdzi, że były zupełnie inne opcje, że ci, którzy doprowadzili do powstania, to zbrodniarze i tak dalej. Ja w oparciu o rozmowy z setkami chyba powstańców warszawskich, przez te wszystkie lata to były setki. Mówiąc ich słowami, twierdzę, że nie było innej opcji wtedy. Łatwo nam oceniać z perspektywy historii, kiedy wiemy, do czego to doprowadziło. Że Warszawa zniszczona, że 200 tysięcy zabitych. Łatwo być mądrym po wydarzeniu. Natomiast z perspektywy końca lipca, przełomu lipca i sierpnia 1944 roku, nie było innej opcji. Tak mówią
bohaterowie tamtych wydarzeń, ci, którzy brali w tym udział, setki ludzi, z którymi rozmawiałem. Nie spotkałem ani jednej wypowiedzi człowieka, który by mówił, była inna opcja. Więc ja z Zychowiczem polemizuję w tego typu kwestiach. Natomiast cenię jego pióro, cenię jego twórczość. Jeśli chodzi o te wycieczki, to byłem kilka dni temu w Oświęcimiu z dziećmi, bo chciałem im pokazać, jak wyglądał obóz koncentracyjny, niemiecki obóz koncentracyjny, taka lekcja wychowawcza. No, ucięliśmy sobie taką rozmowę z przewodnikiem. Kiedyś miałem podobną, teraz w obecności dzieci, jak przewodnik, który nam pokazywał ten obóz, opowiadał nam o tym, o czym właśnie mówi Pan, że wycieczki z Izraela ludzi młodych, maturzystów, czy gdzieś tam około tego wieku maturalnego, że polscy przewodnicy wiedzą, o czym opowiadają przewodnicy żydowscy, którzy przyjeżdżają do Oświęcimia. Opowiadają o tym, jak to Polacy gnębili Żydów, jak to Polacy byli gorsi niż Niemcy. Jednym słowem, ci młodzi chłopcy i dziewczęta z Izraela, którzy tutaj mają obowiązek przyjeżdżać na Majdanek czy do Oświęcimia, oni od dziesiątek lat wyjeżdżają z Polski napakowani niechęcią albo nienawiścią do Polaków. Potem dorastają, stają się ważnymi ludźmi w swoim kraju, politykami, nauczycielami, sędziami, wpływowymi ludźmi, autorytetami, gdzie wychowano ich w oparciu o kłamstwa. I oni te kłamstwa powielają, być może wielu powiela w pełni, myśląc, że mówi prawdę, tak? Kiedy przyjeżdżają do Polski i słyszą o tym, że tak naprawdę to Polacy byli gorsi niż Niemcy, a nasz przewodnik, nie on jeden, opowiadał nam o tym, że to właśnie słyszą młodzi chłopcy i dziewczęta z Izraela, którzy odwiedzają obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Byłem tam kilka dni temu. Mieliśmy w Lubelskiem, gdzie teraz mieszkam, ferie, więc spędziliśmy troszkę czasu w górach i między innymi w Oświęcimiu. I było dokładnie to, co Pan mówi. Dokładnie to. Miałem wcześniej też takie spotkanie z Andrzejem Witkowskim Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie potem po tym spotkaniu poszliśmy później, gościł nas taki hotelarz, właściciel jednego z hoteli lubelskich, który opowiadał rzeczy niepoprawne politycznie. Mówił o tym, że kiedy ta młodzież odwiedzająca Majdanek, duża część tej młodzieży odwiedzającej Majdanek zostawia hotele lubelskie w stanie totalnego spustoszenia i zniszczenia. Nie są to zniszczenia na zasadzie niedbania, tylko że jest to coś niestety znacznie głębiej, że wygląda to często na świadome, no takie chęć jakiegoś dokuczenia czy coś podobnego. Według naszego rozmówcy bardzo wielu dyrektorów, hotelarzy w Lublinie bardzo chętnie by w ogóle zrezygnowała z przyjmowania tego typu wycieczek. No ale jak to powiedzieć? Tak? Odmowa to będzie zaraz zrównanie z antysemityzmem. Więc naprawiają te uszkodzenia do następnej wycieczki i tak bez końca. To są rzeczy bardzo przykre, ale mówimy tutaj o faktach. Mówimy o faktach. A te fakty wynikają stąd, że ta młodzież jest karmiona fałszywymi informacjami. I rzeczywiście jeździ później do Niemiec, gdzie czuje się, że jest na terenie znacznie bardziej przyjaznym niż Polska, tak? Czyli to jest kwadratura koła. Więc łączcie Państwo te kropeczki. To się wszystko łączy w pewien ciąg zdarzeń, tak? To są takie ogniwa w tym łańcuchu wydarzeń, które mają doprowadzić do tego, by ten stereotyp Polaka nazisty, mordercy Żydów, antysemity i tak dalej, by on rzeczywiście zaistniał w domenie ogólnoświatowej i jeżeli ten punkt zostanie przekroczony, no to będzie bardzo trudno, to będzie bardzo trudno. A bardzo dziękuję za to wystąpienie. Proszę bardzo. Ostatnio... Tomku, chodź do nas tutaj. Spokojnie, to tam mało miejsca masz. Mam dużo miejsca. Chodź. No dobrze, to jest nieśmiałe. Jak wiemy, Ukraińcy odsunęli Polaków od ekshumacji na Ukrainie i chcą sami te ekshumacje przeprowadzać. To jest pierwsza sprawa, czyli wniosek, że można samemu. Druga rzecz to jest taka, że nawet bez czekania na wynik ewentualnej ekshumacji w Jedwabnem, jej zakończenia i wniosków bez względu na wynik,
państwu polskiemu należy się odszkodowanie od państwa niemieckiego za to, co działo się w Jedwabnem, bez względu na wynik ekshumacji. I tu oczywiście od razu byłby wielki opór, dlaczego Polacy się zwracają o takie odszkodowanie. Przepraszam, ale to trzeba zrobić, bo się należy. Ja jestem w 100% tego zdania, co pan, i to nie tylko za Jedwabne, za tysiąc innych rzeczy. Chociażby ta jedna rzecz. Chociażby ta jedna rzecz. Kiedy rozmawiam z dr Kurek, z Ewą Kurek, tłumaczę, by nie popełniać, wiecie państwo, tego błędu, który pojawia się czasami w domenie publicznej, a który onegdaj połączyłem także ja w jednej z wypowiedzi, kiedy państwo możecie spotkać wypowiedzi w stylu w porządku, niech Niemcy zapłacą nam te miliardy odszkodowania, które nam się słusznie należą za to, co zrobili w okresie II wojny światowej, to wtedy my może drobny fragmencik tego przekażemy Żydom, którzy mają roszczenia. Ewa Kurek tłumaczy, broń Boże, czegoś takiego nie mówić, nie powielać, to jest pułapka. Żydom nie należą się żadne roszczenia od Polaków, kropka. Kropka. I zamknięty temat. Nam się należą od Niemców, Żydom nie należą się od Polaków. Nie łączyć tego. Nie łączyć tego. Ja przyznaję, że sam w jednej z wypowiedzi to miało mieć wymowę ironiczną, ale Ewa Kurek mnie przekonała do tego, że łączenie tego jest czymś błędem, nawet jeżeli się to robi w duchu ironii. To, co pan powiedział, ja mogę tylko się pod tym podpisać. Tak? Rzeczywiście, no... Pan Daniels raczył się wyrazić, że choćby 40 milionów Polaków podpisało się pod petycją w sprawie Jedwabnego, to tej ekshumacji i tak nie będzie. Chciałem państwa zapewnić, że my pokażemy prawdę o Jedwabnym, bo mamy takie możliwości, już w tej chwili mamy, mogę o tym powiedzieć, bez względu na to, czy ta ekshumacja będzie, czy nie. Dowiecie, znaczy ci, co będą chcieli, zobaczą dowody kawa na ławę, że była to zbrojnia niemiecka. Ale oczywiście ekshumacja byłaby czymś, co być powinno, co stać się powinno. Ja generalnie uważam, że na kanwie tych wydarzeń, które miały miejsce, tej nagonki kolejnej, kłamliwej na temat Polski i Polaków, rząd państwa naprawdę dokonałby, zacząłby naprawę tych stosunków, mówię to przewrotnie, właśnie od ekshumacji w Jedwabnym. To jest punkt pierwszy, od którego powinniśmy zacząć. Od ekshumacji w Jedwabnym. A później wykonywać kolejne kroki. Pokazać, że jesteśmy w Polsce i żaden Daniels czy inni ludzie tego typu nie mają nic do powiedzenia. My jesteśmy w Polsce, u siebie. I ta ekshumacja powinna nastąpić dawno temu.